drodzy nieliczni rodzice oraz szanowne grono pedagogiczne. Witam wszystkich na zakończeniu roku szkolnego 2010-2011. Jak wiecie, wczoraj pożegnaliśmy klasę trzecie. 74 uczniów naszego gimnazjum wczoraj powiedziało naszej szkole żegnam. Dziś wy nie możecie powiedzieć żegnam jeszcze, ponieważ przed wami, przed drugimi klasami co najmniej rok nauki w naszej gimnazjum, przed pierwszymi klasami co najmniej 2 lata. W związku z tym za chwilę powiecie do zobaczenia za 2 miesiące. Jednak zanim to nastąpi, pozwólcie, że wręczymy nagrody książkowe oraz świadectwa z wyróżnieniem i tym razem zaczniemy od klasy drugiej B. Z tej prostej przyczyny, że mamy poczet sztandarowy nowy, powołany z klasy właśnie drugiej B i za chwilę będą musieli swoją powinność uczynić na apelu klasy szóstej szkoły podstawowej. Bardzo proszę, wychowawcę. Ja jeszcze dopowiem, że już będzie moim życzeniem, że dlatego zaczniemy od drugiej B, bo w trzeciej klasie będziecie najlepszą klasą w szkole. Czego wam życzymy z całego serca. A że swoje słowa poprzemy czynami, dlatego też osobą z klasy drugiej B, które uzyskały najlepsze wyniki w nauce i w zachowaniu, pani dyrektor wręczy nagrody książkowe i świadectwa z wyróżnieniem.